Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Świat Kostek. W dzisiejszym odcinku mamy taką oto paczkę, w środku znajduje się nowość od Strefy Kostek. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, a teraz możemy zabierać się już za otwieranie. Wyleciała nam tu kostka. W środku znajduje się to, czyli Blanker Cube. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tutaj zobaczcie oczywiście gratisik od Strefy Kostek. Z każdym zamówieniem na tej oto stronie dostaniecie taki ołóweczek i listę algorytmów do LBL-a i Friedricha. Ale zdecydowanie najważniejszym aspektem dzisiejszego filmu jest ta oto kostka, Blanker Cube. Kostka jest od Z-Cube'a. Tutaj widzimy jej opakowanie, jest zachowane w takim pomarańczowo-niebieskim stylu. Tutaj, jak widzicie, ta kostka jest już pokazana. Tylko że czemu nie ma kolorów? Spójrzcie do środka. Ta kostka autentycznie jest cała biała. Może was to zastanawiać, o co z nią chodzi? Jak ją pomieszać i czy coś nas tu zaskoczy? Owszem, tak, i jeszcze się zdziwicie. Muszę jeszcze wspomnieć, że kostka jest naprawdę ładnie wykonana, pomimo tego, że nie jest droga. Naklejki są idealnie przyklejone i to mnie trochę zaskoczyło, bo czasem w kostkach zdarza się, że coś jest krzywo, a tutaj wszystko pięknie, ładnie. A więc wykonajmy pierwsze ruchy. Jak widzicie, próbuję zrobić ruch R i się nie da. A teraz ruch U. Ok, ten się da i patrzcie, co tu dziwnego się stało. Widzimy tutaj cechy od Mirrora, czyli ruchy tego typu. Nie porusza się jak zwykła kostka, ale czemu w niektórych miejscach nie możemy zrobić ruchu? Wiem, że tutaj jest taki kwadrat, coś takiego, te cztery elementy, te cztery i te cztery. Jest to osobna mała kostka, która jest jakby scalona i nie możemy wykonać ruchów takich jak R, ponieważ tu po prostu to wszystko jest jedną częścią. Spróbuję wam to teraz tak pokazać. Tutaj jest ta kostka, więc tu możemy robić ruch, ale gdybyśmy chcieli przejść przez środek tej kostki, to się nie da. Ta część jest po prostu złączona i zdecydowanie urozmaici to nasze układanie. A teraz spróbuję pomieszać tą kostkę jak najbardziej potrafię. Wow, ale tworzą się tu dziwne kształty. No i powstało coś takiego. Nie wiadomo nawet jak do tego się zabrać, ale widzicie, tutaj jest ta kostka, która została cały czas w takiej formie. Resztę kostki możemy mieszać i kombinować jak chcemy. To spróbuję to teraz ułożyć. Myślę, że najmądrzejszym pomysłem będzie zaczęcie od tej kostki, której nie jesteśmy w stanie ruszyć. Obok niej musi być taki cieńszy kwadrat 2×2×1, żeby tutaj była taka pełniejsza część. Więc jak? O to mi chodziło. To mamy już tu taką większą część. Tu jeszcze tak, że potrzebujemy dołu kostki, więc może po prostu jakieś algorytmy typu RU, R'U, U'. Czyli tak. Mega fajnie wygląda ta kostka, kiedy takie dziwne formy przybiera. Bardzo mi się podoba, ale o, dobra, udało się. Mamy kolejny fragment. Teraz ten oto slot chcę wstawić tutaj i mamy to. Czyli mamy już 2/3 kostki. Naprawdę gładko nam idzie, tylko patrzcie, co dzieje się tutaj. O Jezu, masakra. Tu nie mogę zrobić ruchu F, ale tu mogę. Więc teraz w ten sposób i nic mi to nie dało. Chyba że możemy uznać, że tutaj są dwa ramiona od Crossa. Trochę mi się to nie podoba, bo nie jestem w stanie nic zrobić. O, może w ten sposób. Nie, nadal nic. Zastosuję tu jakieś algorytmy. O, z trójki po prostu buduję crossa, staram się. Ale jak widzicie, dzieje się tu coś dziwnego. O, tak, tak, tak. W ten sposób jest fajnie. Ej! Ale sytuacja, patrzcie, ten jeden element powinien być tu. Nie wiem tylko, czy to tak ma działać, ale... O kurde. O kurde, to mnie teraz zaskoczyło. Patrzcie na to, ale śmieszne.
ta linia jakby jest po prostu przesunięta. Ale jak to naprawić? Nie w ten sposób. Trochę wykonałem losowych ruchów i z tego co widzę jest gorzej niż lepiej. Wydaje mi się, że ten kwadrat to powinno leżeć poziomo. A cały czas jest to pionowo. I nie wiem jak to położyć. Muszę tak. O! Jakoś to wykombinowałem, żeby włożyć tu ten slot i to mi zostało poziomo. Dzięki temu jesteśmy prawie w tej samej sytuacji. Tylko że tym razem narożnik jest tu, a nie tu. O kurde. O! Niesamowite. Przez przypadek wykonałem jakiś bardzo sensowny algorytm, który układa tą ostatnią część. Oj, trochę mi się poszczęściło. Ale kostka jest mega ciekawa. No to co, chyba nic więcej powiedzieć nie mogę. Widzieliście cały proces ułożenia. Na początku 2/3 udało nam się ułożyć całkiem sprawnie, a potem zaczęły się problemy. Myślę, że dużo czasu spędzę jeszcze nad tą kostką, bo jak widzicie wydaje się mega ciekawa. I na pewno możecie kogoś zaskoczyć, że taka biała kostka cała, jak to w ogóle, co w tym będzie trudnego? No a widzicie, jest tutaj co układać. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli sami chcecie mieć taką kostkę, to zapraszam na strefę kostek, gdzie znajdziecie tą kostkę za niecałe 40 zł. Ja już dziękuję za oglądanie i cześć!